na przykład dronem. Sterować to znaczy kontrolować coś. Czy na przykład jak masz auto na pilot, to możesz nim sterować. Mówić mu jak ma się poruszać. Decyduje się o tym, gdzie dany przedmiot ma się poruszyć. Zarządzać czymś. Kierować czymś, mieć nad czymś kontrolę, nad jakimś urządzeniem, zwierzęciem. Czymś obsługiwać, kamerą na przykład. Że coś robi to, co ja chcę. Można sterować postacią w grze. Sterować to na przykład można samochodem. Ktoś to programuje komputery i różne inne rzeczy. Programista, osoba, która programuje na przykład gry. Osoba, która programuje na przykład aplikacje lub programy komputerowe. Człowiek, który programuje roboty. Żeby wszystko działało. Takie trzeba, żeby nic się nie zacinało. Programowanie różnych programów, które potem mogą ułatwić niektóre rzeczy. Udzielamy, kiedy ktoś jest nieprzytomny, kiedy ktoś jest ranny. A gdy ktoś na przykład zemdleje? A jak na przykład ktoś się skaleczy lub ktoś jest poważnie ranny? Gdy komuś coś się stanie. Gdy na przykład osoba jest nieprzytomna lub nie wyczuwamy u niej funkcji życiowych. Kiedy inna osoba zemdlała i widać, że nie ma pulsu. Kiedy jest zagrożony stan życia. Gdy człowiek na przykład nie oddycha. Bardzo gorąco. 1600 stopni Celsjusza. Ponad 100 stopni. Osiąga ono kilka tysięcy stopni. Ponad 6 milionów stopni. Na słońcu jest tak gorąco, że jakby ktoś tam stanął, to od razu by po prostu spłonął. Bo na niej żyją ludzie? Wiadomo, że mieszka na niej ludzkość. Ponieważ jako jedyna planeta da się na niej żyć. Ponieważ na razie naukowcy nie odkryli wokół Ziemi i na innych planetach życia. Bo na Ziemi mogą żyć ludzie.